Dzień dobry. Dzisiaj mamy Hondzinę. Hondzinę już żeśmy sobie oglądali, bo Hondzina zrobiła psikusa i zażyczyła sobie wizyty w lakierni. Znaczy właściwie to w blacharni, potem dopiero w lakierni. Efekt wyszedł taki, że z tego jednego błotnika tutaj to się nam zrobił błotnik, drzwi, drugi błotnik, drugie drzwi, klapa, zderzak, czyli właściwie wylakierowane jest prawie pół auta. No taki wypadek przy pracy. Dla przypomnienia, auto miało być nietknięte, nieuderzone, w stanie bliskim fabryce. No okazało się, że niestety tylna ćwiartka jest ulepiona, z czego popadło, w związku z czym trzeba było to odstawić. Nie powiem, jak takie przyjemności burzą grafik, ale no to jest tak zwane ryzyko zawodowe, więc no postawialiśmy co innego. Ruszyliśmy IQ, w międzyczasie jakieś tam parę innych drobiazgów, trochę swoich rzeczy, no i dzięki temu mamy Hondzinę wstawioną. Został wstawiony cały błotnik i zostały wstawione wszystkie elementy poszycia. Tutaj tak to wygląda. Kupiłem używaną ćwiartkę. Blacharnia na szczęście z lakiernią w jednym miejscu się podjęła. Niestety mój ulubiony blacharz ma terminy jak penderecki. No plus to, że była kwestia jeszcze lakierowania tego. Także czekam, panie Pawle, aż będzie można dostać wszystko z jednej ręki. Tak nam Honda wygląda. No wygląda trochę lepiej niż wyglądała. Jest umyta, jest zmatowiona już pod podkład i jest oklejona. Przewody musimy sobie tylko w jednym miejscu odczepić, żeby nam to wszystko zleciało na ziemię. Ja je tylko tutaj tak przypiałem po oklejeniu, żeby mi nie przeszkadzały w łażeniu pod tym autem. No tu mamy miejsce po zbiorniku. Tutaj mamy poskrobane te bitumy, które tutaj były nie wiadomo komu i na co. Silnik wisi, tu też jak widać wszystko mamy wyskrobane, wymyte, wyzmywane, wyodtłuszczane, zmatowione. No i to jest w sumie taki stan już gotowy do podkładowania. Zostało nam okleić tu cięgła od zmiany biegów, zostało nam okleić silnik i maskę. No i będzie można już tu zamieszać epoksydu w wiadrze i sobie to trochę wypryskać. Zrobioną tą blacharkę mamy dość poprawnie. Oczywiście znalazłoby się coś, gdyby na siłę szukać. Było odwiercone. Wszystkie elementy były wstawione osobno, nie jako całość, także każdy z elementów jest wspawany. Wszystkie zgrzewy są odtworzone, wszystkie mastyki, wszystko tak jak fabryka. Także no nie będziemy się na siłę doszukiwać czegoś, czego nie ma. Bierzemy się za podkładowanie, potem sobie zrobimy szwy. No i jak będziemy mieli zrobione szwy, to wtedy już nam to podeschnie i jedziemy z masami. A potem standardowo, tak jak każde inne.